29 maja ranking. Kilka lat temu brytyjska telewizja publiczna opublikowała ranking 100 najbardziej wpływowych kobiet świata. Wśród nich znalazły się wybitne postacie z historii, polityki, nauki i walki o prawa człowieka. Pierwsze miejsce zajęła Polka Maria Skłodowska-Curie. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że na 12 miejscu umieszczona została Matka Chrystusa. Dla wielu było to niemiłym i niemałym zaskoczeniem. Czy rzeczywiście jej miejsce w historii znaczy mniej niż odkrycie pierwiastków promieniotwórczych? Kiedy spojrzymy na historię świata, to szybko zorientujemy się, że postęp techniki nie zawsze przyczyniał się do rozwoju moralnego człowieka. Często było odwrotnie. Rozwój chemii i fizyki, oprócz usprawniania nam życia, wymyślił także broń atomową, która zdolna jest zniszczyć cały świat. Pojawienie się Maryi jest natomiast przemianą jakościową w historii. Świat dzięki niej stał się lepszy. Wydaje się, że miejsce Matki Bożej w rankingu jest niedocenione. Trzeba nawet powiedzieć więcej, Maryja nie mieści się w żadnych kategoriach, które zaproponowali dziennikarze. Rola Maryi w historii świata jest nie do przecenienia. Jej zgoda na wcielenie Syna Bożego wywraca dzieje świata do góry nogami. To przełomowy i niepowtarzalny moment w całej historii. Moment, w którym stworzenie po raz pierwszy po grzechu pierworodnym odpowiedziało pozytywnie na Boże powołanie. Nie bez powodu narodziny Chrystusa traktujemy jako nowy początek i liczymy kolejne lata właśnie od tego wydarzenia. Wszystko, co wydarzy się potem, podporządkowane jest dziełu zbawienia, którego dokonał Syn Maryi. Matka Chrystusa jest bez wątpienia najważniejszą kobietą świata. Także dlatego, że jest ucieleśnieniem tego, co w kobiecie najpiękniejsze. Wielu nazywa ją także najpiękniejszą kobietą świata. W swoim powołaniu była piękna jak matka, ale także jak żona, córka i chrześcijanka. W każdej z tych ról objawia się pełnia jej kobiecości. Kobiecości czystej, mądrej i wrażliwej, która dzięki zgodzie na wydanie życia przerwała nieszczęście tych wszystkich, którzy popadli w grzech. Maryja jest dla kobiet wzorem, jednocześnie jej życie pokazuje, że wartość kobiety nie jest w żaden sposób mniejsza niż wartość mężczyzny. Zależność Jezusa i planu Bożego od jej postawy uświadamia, że kobiety mają w historii niezwykłą rolę do spełnienia. Nie chodzi tu o karierę, ani nawet o samorealizację. W powołaniu kobiety objawia się cała uczuciowość kochającego Boga. W kobiecej miłości i oddaniu Bóg daje nam do zrozumienia, że naprawdę jesteśmy Jego dziećmi. Tym samym nazywać się możemy także dziećmi Maryi.